Ale Konowska to po pierwsze, po drugie matka Hipolinera. My ją wzięliśmy w tym roku, przebadaliśmy na Artylicy, bo chcieliśmy ją zawieźć do Silvera, do brata Belenusa, bo ona z tym Belenusem dla tego Hipolinera, to są dwa konie po Lomitasie. No niestety nie zaźrebiła się, jest wyczyszczona, cysty są wyciśnięte, jest w stadzie niehodowlanym, ale ze względu na to, że padła nam Harmonia, bo miała żółt, ale dam daje szansę i na drugi rok jeszcze miał. Ja się w cenie rzeźnej, więc to nie jest jakaś strata dla stadiny, nie? Ale po prostu, zapytania, tak, chcecie ją trzymać. Ale nie chcę po prostu, mówię, no ze względu na to, że mówię, no nie ma. To jest też ostatnia. Inaczej, ten. A to ona? To ona. To ona dobrze wygląda. 19 lat, bardzo dobrze wygląda. Pewnie? Nie, to pewnie. Wy macie tego. Co to jest za ten koń na H u was? Hamas. To jest ta rodzina Hibli. Tak, bo to jest to tak samo z czego. Ja, Hamada, ale to jest rodzina Hibli, bo to jest rodzina Hibli. I Hibla i wygląda nie. Wygląda dobrze. No. Nie wiem, to tak nie można dać szansy, bo na zdechnięcie się nie. No nie ma, na zdechnięcie. Moc też jej nie odebrało. Tak. Można ją. No dobra, tak. Dobra, fajnie, dziękuję bardzo. Może coś zrobić. Dobrze, że się nie przewróciło.